Nie wiem, czy mnie słychać, moi drodzy. Soldat 2 demo singleplayerowe jest dostępne i sprawdzamy, kto grał kiedyś w Soldata. Król informatyk długich przerw w szkole podstawowej. Sprawdzamy. Podobno jest singleplayer jakiś do sprawdzenia. U kurwa. Zobaczymy, czy jest feeling. Tylko zrobimy ciszej. Okej. O, i teraz tak. Jest, ragdole muszą być, czekajcie. Dobra, jest slow motion. Dobra, jest ten feeling starego soldata. Jest latanko. Dobra, są takie slow motion, które można je później wyłączyć oczywiście. Czy ja mam jeszcze jakąś inną broń? Możemy sobie apteczkę wziąć. Dobra. Na razie z tą kamerą, praca kamery musi być chyba ulepszona, bo coś jest nie tego. Czekajcie, tutaj. Dobra, czy można się turlać? A jest, są takie, są jakieś ewolucje. Z tego co widzę. Okej, okay, tu jest mapa. O, fuck, dobra. S double jump, aha. A, można takie robić wariactwa. Dobra. A, jest. Tradycyjne turlanie się. Podstawowe. Chat, emotyki. Emotki. Okej. Okay. Chat. Elo. Elo. Okej. Okay. Granate. Nie mam. Change. Pięści. Fire, jet, zoom, move, jump, reload. O. Superman. F3. Saving GIF, podobno. O, saveować GIFa można. Screen. Okej, okay, muzyka. Dobra. Jak się, jak kałacha mam wziąć? Pokażcie. O! O, zginąłem, dobra. Dobra, najsik. Kałaszników. Jazda. To była gra kiedyś robiona przez studenta. Ta gra, gdy później wychodziło mnóstwo różnych gier, bardziej zaawansowanych, które odnosiły sukces i to finansowy. Dużo ludzi w to grało. Szkoda, że ten gość, który to zrobił, on to robił samotnie. To były trochę inne czasy wtedy. Później gry tego typu, tego pokroju pojawiały się często na Steamie i ludzie to kupowali i zarabiali. On to wtedy robił za darmo. Chyba jako jakiś tam projekt, nie wiem, czy do szkoły, na studia, czy coś. Nie chcę tutaj skłamać. Ale chyba ta sama osoba generalnie po latach wzięła się za to, tak mi się wydaje. A, rozwalane deski da się rozwalać. Dostał. No to, co ja mogę wam powiedzieć? Tytułem tak testu, tylko odpalam na chwilę dosłownie, żebyście widzieli i wiedzieli, że jest. Można sobie wejść, można sobie na Steamie po prostu za darmo demo ściągnąć, posprawdzać, można dodać do listy. I z tego co widziałem, tam jest jakaś rozpiska ogólnie tego, co oni planują. Custom Battle Rules Level i można sobie skonfigurować tutaj jakoś swój ten Capture the Flag, Capture Base, OMA,
coś takiego, boty. Można dodawać se boty, oczywiście, jak nie było neta, to się na boty grało. No. I się, kurde, klikało play i się grało, nie? O. Cyk. Poszło. Czekaj, czy będzie Battle Royale? A, zobaczymy.